Siemanko wszystkim, ja jestem na wyjeździe na Słowacji z rodzicami, w sumie z bratem i z siostrą, która ma nieco ponad 2 lata. I no właśnie, dzisiaj przyjechaliśmy do Tatralandii, widać to? Widać to, bo mam zamiar, po prostu stwierdziłem, że sobie spróbuję nagrać vloga przez cały wyjazd, czyli w poniedziałek dzisiaj Tatralandia, potem 3 dni, wtorek, środa, czwartek będziemy jeździć na nartach, z tego tym bardziej coś nagram, bo zamierzam skakać, jeśli już tam zbudowali snowpark. I w ostatni dzień znowu aquapark, ale nie w Tatralandii, tylko w Beszenowej. No i wziąłem na wyjazd cały sprzęt, czyli właśnie kamerę właściwie, no lustrzankę tego Canona, którym teraz nagrywam, i mam laptopa i dysk zewnętrzny, jakby mi nie starczyło pamięci. Wszystko, jestem przygotowany na wyjazd jak na nie wiadomo co. Ale przynajmniej mam nadzieję, że będzie fajny film z tego. I właśnie, no jestem w Tatralandii. Dojechaliśmy przed chwilą, więc bez przedłużania zamieniam kamerę na sportową, bo wiadomo, wodoodporne wszystko i tak dalej. I widzimy się już gdzieś tam wewnątrz. Pewnie to taki edycik będzie bardziej. Edytowane to, co udało mi się nagrać w Tatralandii, i dzisiaj jest już czwartek, więc skończyłem jeżdżenie na nartach i teraz co mogę powiedzieć, to spróbowałem rurek pierwszy raz, ślizgania się po rurkach na nartach, więc to też zaraz zobaczycie. Wszystko wychodzi mi coraz lepiej, ale niestety nie zdążyli zbudować dużego snowparku. Podczas tych 3 dni zaczęli budować i zbudowali 2 rampy z 3 takich ogromnych ramp i teraz budowali jeszcze większe niż 2 lata temu, jak byłem. Bo 2 lata temu to jeszcze próbowałem skakać tak po prostu. No a teraz niestety nie zdążyli, więc nie mogłem przetestować tych ramp, sprawdzić. Fajnie by się latało na pewno, ale no cóż, tak to jest, jak się ma ferie jako pierwsze województwo. No i na szczęście ten taki, nazwane to jest fun zone, ale tam są aż 4 kopki, nawet nie takie małe, i na dole pod tymi 3 dużymi rampami to jest niżej, to są tak jakby 2 osobno rozdzielone snowparki, ale na jednej trasie, tylko trochę niżej. To właśnie były rurki, więc tam też coś porobiłem. Tak przy okazji to właśnie dodaję jakieś informacje jeszcze do filmu, który według mnie
jak teraz jestem, to zobaczycie za 2 dni, a dla was to już widzieliście tydzień temu, czyli do Scooter Jamu w Chorzowie, w skating parku. A teraz zapraszam do ediciku z mojego skakania na nartach. Już jest piątek i wychodzimy z hotelu. No i jedziemy dzisiaj do Beszenowej, więc też przechodzimy do trzeciej części filmu. Ale jednak trzecia część będzie inna, bo zapomniałem, że jeszcze przed basenami, aquaparkami idziemy do Magic Club. Coś takiego tu jest w miasteczku, w liptowskim Mikulaszu. I tu mają być jakieś iluzje, jakieś takie dziwne rzeczy, więc też spróbuję coś ponagrywać. Mam nadzieję, że mnie było widać przez cały czas dobrze. Więc no po prostu idziemy tam. Czekajcie, nie wchodzić, nie wchodzić. Już jesteśmy w Beszenowej. Czy widać? Tam widać. No właśnie. Więc ja już się przełączam na kamerkę sportową jak ostatnio i jedziemy.
wyglądał mój wyjazd na feriach. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że Wam się podobał film. Te 3 edity wsadzone do jednego vloga i połączone razem. A teraz no po prostu dzięki za oglądanie. Widzimy się za tydzień i narka.